Zanim przejdziemy do wniosków, które chcieliby, żebyśmy sobie tam skonstruowali, to Piotr wywołał na temat bulwaru. Jest z nami Adrian Wrodlewski, który jest inicjatorem, żeby bulwar nad Jeziorem Dybeckim otrzymał szczególną nazwę, a co za tym idzie, będzie regularnie sprzątany. Tak, żeby to było też takie swego rodzaju zobowiązanie na przyszłość, tak, ta nazwa bulwaru. Dzień dobry Państwu, Adrian Wrodlewski. Pomysł jest taki, w tym roku obchodzimy nie tylko 690. rocznicę założenia miasta, tak, nadania miastu praw miejskich, ale również 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 30. rocznicę przemian Okrągłego Stołu, które jakby wyznaczyły tą europejską drogę Ostródy, 25-lecie współpracy z Ostrodą Amhart, więc kolejna taka międzynarodowa rocznica. No, jesteśmy miastem, który ma historię wielokulturową, wielowyznaniową, wielonarodową. Jesteśmy takim typowym miastem pogranicza polsko-niemieckiego. Jesteśmy też miastem, którego mieszkańcy 16 lat temu w europejskim referendum akcesyjnym w zdecydowanej większości opowiedzieli się za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, bo za wstąpieniem do Unii głosowało u nas aż 87% mieszkańców, co jest wynikiem jednym z najwyższych w Polsce. Niższe wyniki, niższe poparcie dla idei europejskiej było chociażby w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Szczecinie, tak? W dużych miastach mniej osób popierało to wstąpienie do Unii. No i pomysł jest taki, żeby z okazji 15, pod pretekstem, tak? to byłby pretekst, 15-lecie członkostwa w Unii Europejskiej, nadać naszemu reprezentacyjnemu bulwarowi, naszej wizytówce, miano bulwaru europejskiego. Jako właśnie wyraz podkreślenia tego, tej naszej wielokulturowości, naszej historii, też poparcia mieszkańców dla idei integracji europejskiej, ale też jako właśnie takie zobowiązanie na przyszłość. Wiadomo, no, europejski to znaczy na jakimś poziomie, nie może być byle jaki. Nie może być zabrudzony, tak? No, żeby ten bulwar rzeczywiście też mógł dorastać do tego miana. Rozmawiałem już na ten temat, no, myślę, że z większością radnych, no, z Państwem, ze wszystkimi, którzy dzisiaj tutaj są, rozmawiałem z Panem Przewodniczącym. No, myślę, że uda nam się jakieś poparcie dla tego pomysłu zrealizować. No i też chcielibyśmy, żeby Pan Burmistrz, Pani Burmistrz... Jestem jak najbardziej za wniosek po prostu do Pana Burmistrza o wprowadzenie na sesję, tak, bo Rada Miasta nadaje. Tak. Właśnie i teraz takie sprawy techniczne. Kiedy mielibyśmy to głosować? Czy... 29 jest sesja, na którą to jeszcze Adrian nie składałeś, nie? Więc no nie, sesji, nie, czy to nie będzie a za kolejna, kolejna sesja, ja bym chciała przeprowadzić też takie konsultacje w tym zakresie, tak? No właśnie mamy po to powołane w Urzędzie Miasta teraz wydział monitorowania, planowania strategicznego, żeby właśnie takie wszystkie sprawy, o których tutaj mówimy, w końcu zacząć koordynować. Do tej pory to tak, wszystkie działania były robione z roku na rok, nie było żadnego planu. Ten wydział właśnie jest do tego powołany, żeby takimi rzeczami się zajmować. I tutaj, jeżeli chodzi o tę nazwę, to ja bym chciała właśnie to przeprowadzić przez konsultacje z mieszkańcami. Kolejna sesja będzie prawdopodobnie, jeżeli nam się uda, już taka naprawdę z dużymi zmianami do budżetu, w połowie kwietnia. Żeby jeszcze po prostu przed tymi obchodami 690-lecia ta nazwa została na... Tak, ja myślę, że teraz, w marcu byłoby jeszcze za wcześnie, tak? Żeby to było w bezpośrednim sąsiedztwie tych... Tak, tylko że 14 dni musi się uchwała, tak, czyli w kwietniu to musi już iść na sesję. Tak, ale miejskie obchody są 10 maja, tak? Tak. Także do tego czasu już powinno... No to na tej sesji w kwietniu po prostu. Mhm. To dobrze było skoordynować też z wizytą, kiedy przyjeżdża. Dokładnie, 10 maja. Byłoby dobra okazja. Jeżeli chodzi o samo sprzątanie bulwaru, ja sama to sprawdzam, pokazuję zdjęcia, była rozmowa z firmą, która sprząta tą część miasta, i oni mają obowiązek w sobotę na... Tylko to całe miasto, panie burmistrzu, to ulica Czarskiego, bo się przyjeżdża bagarem, mówi się... Tylko z firmami sprzątającymi i naprawdę sprawdzamy, widzimy efekty i po prostu pokazujemy palcem. Wiemy, że jeżeli chodzi o samą kwestię sprzątania, to jest bardzo długi temat, gdybyśmy mogli siedzieć do jutra,
uważamy, iż miasto jest nieprawidłowo podzielone, jeżeli chodzi o sprzątanie, ponieważ zostają miejsca, jak na przykład ulica Jana Pawła jest sprzątana, ulica Listopada jest sprzątana, a ulica Przychodnia nie jest sprzątana, nie jest ujęta w żadnej tylko ewidencji miejskiej. Chcemy to zmienić, żeby firma sprzątająca, która sprząta całą jedną część miasta, sprzątała ją całościowo, a nie wybiórczo. To jest kwestia też większej ilości pojemników na śmieci. Tak, chciałabym właśnie zrobić inwentaryzację, no, będzie dokupione 300 pojemników na śmieci. No, ale też ciągle nie ma gdzie wyrzucić. Pani Burmistrz, jeszcze jeśli można, chodzi też o to, żeby były już poczynione jakieś przygotowania, bo trzeba by było tabliczki informacyjne z nazwami. Ale to już dłuższy temat, tego nie zrobimy od razu. Ja wiem, ale przynajmniej jakąś tablicę pamiątkową, jakiś kamień. Tak. Kamień to może nie. No dobrze, ale nie, w przypadku, jeśli mieszkańcy w konsultacjach powiedzą, że nie chcą. No to tak, tak, no tak, to nie będzie. Dlatego mówię, że tutaj, jeżeli wychodzi... W kontekście tych tabliczek itd., no bo no, tak, najpierw chyba konsultacje, tak? No, to, żeby nie było robione, co budziło bardzo duże konwersacje bez zdania mieszkańców, tak? Miasto też tu się nasłuchało na temat pewnych kamieni, pewnych drzew sadzonych, gdzie mieszkańcy mają nieraz naprawdę zupełnie inne zdanie niż Rada Miasta. Nie, to jest zrozumiałe, te konsultacje trzeba przeprowadzić, o tym, żeśmy rozmawiali i dyskutowali mocno promowani w kampaniach wyborczych, tak się tutaj zgadzamy, tylko kwestia jest techniczna. Czy musi być wniosek, czy raczej ta Rada podejmie jakąś uchwałę intencyjną? Żeby poszło w ogóle to na sesję Rady Miasta, najlepiej złożyć wniosek, propozycję uchwały, poddamy to po konsultacji i pójdzie to po prostu na sesję Rady. Panie Przewodniczący, prawda? Tak? Czy nie podejmujemy żadnej uchwały intencyjnej? Że chcemy i wtedy robimy konsultacje? Znaczy najpierw powinien być wniosek, potem powinna być konsultacja, a dopiero potem uchwała intencyjna. Czy to intencyjnie będzie niepotrzebne? Albo wtedy już po prostu jest niepotrzebne. Może być sytuacja taka troszeczkę może niezręczna, że w wyniku konsultacji tak mieszkańcy powiedzą się przeciw, a Rada Miasta będzie za, tak? Więc mamy dysonans. Dlatego najpierw powinny być przeprowadzone oczywiście konsultacje. Mieszkańcy nie będą chcieli, to nie będziemy tego forsować. Ewentualnie można też zastanowić się, żeby wykorzystać dobrze tą okazję, że jeśli na przykład jeśli by mieszkańcy stwierdzili, że nie, to warto by było pociągnąć temat, no to w takim razie jak, tak? Żeby nadać temu miejscu rzeczywiście jakąś nazwę, bo miejsce, które posiada swoją nazwę, nie jest tylko bulwarem, tylko jest bulwarem czegoś tam. To też jest zupełnie inaczej traktowane przez mieszkańców, szczególnie jeżeli to jest wypracowane w ramach konsultacji. To wszyscy czują, że jest to ich miejsce. Tak? Taki właśnie postulat, żeby te konsultacje były jak najbardziej szerokie, jak najszersze, jak najbardziej reprezentatywne dla obu mieszkańców. Żeby na przykład nie skonsultować tego przez internet, tak, na Facebooku, no bo wiadomo, że... Anonimowy hejt będzie. To nie będzie dawało właśnie, powiedzmy, faktycznie.